Siema, siema, hej ozbyki. Z mojego raptusa pięknego zrobiłem brzydala, takie brzydkie kaczątko. A dlaczego? Dlatego, że po prostu chcę jak najlepiej pojąć jazdę właśnie na dwóch tylnych kołach i dlatego oszpyciłem na jakiś czas mojego sprzęta, czyli z takich małych kółeczek pięknych od deskorolki zamieniłem na odwózka paletowego, nie wiem, coś takiego. Takie koła założyłem na tył, na grabbara. Lepszy przechył ma, czyli dziób bardziej do przodu. Nie będę się bał, że mnie przeważy, choć wszyscy mnie zapewniali, że te kółeczka starczą, ale po ostatniej próbie na godziębie, tak jak go tak postawiłem i chciałem jechać, te małe kółka po prostu ryły ziemię i kład uciekał na lewo, na prawo. O, tutaj od razu wam pokażę, mam wszędzie osłony pozakładane. Tego tak nie widać, te są widoczne, a tego spod silnika nie było widać. A jak się go postawi, to wszystko widać. No po prostu dla mnie to będzie łatwiejsze, jeżeli chodzi o naukę właśnie takiej jazdy na dwóch tylnych. Oswojenia się do tego. Być może, że nie spadnę nawet jak będę siedział, ale to wszystko w praktyce, ale świadomość moja będzie taka, że po prostu mnie nie przeważy. Czy na przykład na tych małych kółkach bym tak jechał, czyli na stojąco tutaj, no i jakiś, nie wiem, dołek czy coś, no to mógłby się przechylić. Chociaż tendencja kłada właśnie przy takiej jeździe na stojąco jest taka, że potrafi na bok nam się przewrócić. No ale zrobiłem co chciałem, mam brzydala. Być może, że to kółka pomaluje. Większych to już nie ma sensu zakładać, bo ten przechył już jest taki, że w sumie mały ruch, o, już idzie na mnie. O, to jest optymalne. Czyli takie kółka można jeszcze do nauki zakładać. Dobrze jest. Od jutra zaczynam naukę właśnie. I dlatego to było mi potrzebne. Inwestycja dla mnie to nie była żadna inwestycja, po prostu takie kółka już posiadałem od wielu lat. Kupiłem kiedyś je do wózków. No i ostatnio je odszukałem. Kupiłem tylko po dwa łożyska, nabiłem, skręciłem. No i co? I mam brzydala, który będzie latał na tylnie. Jak ładnie sobie się kręca. Czyli na asfalt. Wpierw pójdziemy na asfalt z tym. Gravitano. No ktoś powie, ty, no to ty w końcu chcesz mieć hulajnogę czy kłada? I to, i to. Będę się odpychał. Na razie na niezapalonym, na tych rolkach na nogą, żeby złapać to, co i jak, a potem na silniku. Weź sobie tak tu stań i mnie nagraj, a ja ci przejadę kawałek. Widziałeś? I teraz bach i jedziesz. Bam, 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 bam. Będzie git. I tu jest par. Akurat na styk, tylko lekko. I idzie. Będzie dobrze. Także jak zwykle, zrobiłem co chciałem. I tak miało być. No i teraz no, po prostu ja będę musiał tutaj balansować sobie bardziej z tyłu i nie bać się, że mi po prostu poleci za szybko do przodu, kiedy będę chciał, to sobie poleci. Tak jak teraz na przykład.
O, właśnie. Tamte, jakie brzydkie, ale jaja. No mogłeś chociaż nie wyczyścić bleku. Dobra, ale potem. Na razie musiałem sobie dopasować. Zresztą zawsze można je pomalować na jakiś kolor. Fajnie. Ha, jak dziecko na tych, na bocznych kółkach w rowerku. Dobrze, dobrze. Stabilne, fajne kółka. Trzeba się bawić, a nie tam. Jestem ciekawy, kto jeszcze takie założy. Nie, całkiem ciekawie to wygląda. Nie. Kuba to się zdziwi, jak to dopiero zobaczy, bo ja się lekko coś ty narobił tutaj. No, ekipa będzie zadowolona po prostu. Raptor, miasto. Światła na ulicach gasną. Gasną. Żaden za słoneczny patrol. Patrol. I kiedy nie patrzysz na koło, Pobijam. Oj, te GoPro, jak one cienko nagrywają. Dopiero teraz mnie widać. W ciemności nic nie widzą. Są ślepe normalnie, jak, nie wiem, wymyślają coraz mocniejsze, coraz lepsze te matryce, a to w sumie o dupę rozczaskać. Ale to nic. Do tego to mam inną kamerę, ale tymczasem muszę nagrać to z GoPro 9. Przydałaby mi się jeszcze jedna GoPro 9 albo dycha, ale 9 myślę nie ma sensu ładować w 10 dla pieniędzy. Ale chciałem wam pokazać, że właśnie dokończyłem moje dzieło. Kółka się, rolki. Kółka to już nie są rolki, tylko kółka. Nawet się trochę obracają. Tyle starczy. Pomalowałem je na kolor taki fluo. Od mojej właśnie farba taka była. No to mówię sobie gumowa. Wiadomo, tutaj to mi się pościera, ale te boki ładnie tutaj będą. Takie wielkie to jest. No ale co, no po prostu, do nauki jak znalazł. Zamówiłem jeszcze kierunkowskazy do Raptusa. Nie takie jakieś falujące, tylko normalne. No powinno być ok. W poniedziałek je chyba dostanę, no to w poniedziałek lub wtorek. To zaraz będę je zakładał. Z rolek jestem bardzo zadowolony, jeszcze ich nie testowałem, tylko tak na sucho. Ale myślę, że w sobotę. W sobotę albo w niedzielę na pewno przetestuję te moje rolki. Mam na jednym pręcie. Noga będzie tutaj dobrze wchodziła. Mam nadzieję, że na boki nie poleci. Lepsza kontrola będzie, jeżeli ten kąt będzie po prostu większy. Albo mniejszy. Ten kąt będzie mniejszy. No to co? No to zrobiłem co chciałem i tyle. Nie patrzyłem na nikogo, tylko sobie sam to zrobiłem. Gitara. Pomalowana jest? Jest. Pasuje? Nie pasuje. Ale według mnie może być. Jak się nauczę, wtedy sobie po prostu to zmienię. I kto wie, czy do nauki czasem nie wezmę tych opon na tył założyć, bym chciał stosowe, żeby po... Nie, na razie nie. Później, jak się wprawię już wheelie na stojąco i na kłócąco, to wtedy sobie po prostu będę wdrażał też jeszcze palenie gumy i od razu na koło go bach. I wtedy do palenia gumy i do podnoszenia właśnie te opony by się nadawały. Ideolka. No to co? Lecę? Trzymajcie się. Nara, hajos. Mój Raptor odmieniony wielce. Ale jaja, ale będą joby szły, a jos. Co tam joby, no uczyć się trzeba, no proste. Najważniejsze, że mi się podoba, mi to nie przeszkadza.
Elo. Kurde, jak jest zimno. Ja spadam do domu na obiad. Głodny jestem. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.